Witam w programie Vis-a-Vis. Mam na imię Wiktoria Voigt i mam dzisiaj ogromną przyjemność gościć ikonę polskiego kina lat 2000, znanego pod pseudonimem polskiego Elvisa, króla rozrywki Michała Milowicza. Zapraszam. Dzień dobry, witam wszystkich. To ja, po prostu Michał. W latach 90. wystąpiłeś w najbardziej kultowych produkcjach filmowych. Nie trzeba wymieniać, bo aż po dzień dzisiejszy się je wszystkie ogląda i studiuje w szkołach. Do tego stopnia. Do tego stopnia, no coś tam do mnie dotarło, tak, że nawet są jako... Że omawiamy motywy. Prace różne literackie. Tam, tak, okej. Okay. Na podstawie filmu, w którym występowałeś. Powiedz mi, co czyni dzieło artystyczne właśnie kultowym? Dobrze, zaraz spróbuję, jakby to z mojej perspektywy, mojego myślenia wygląda. Natomiast faktycznie w 90-tych latach, w 98 pojawił się no zarówno Sztos, jak i Killerów dwóch. To były pierwsze filmy. Potem w 2000 były Chłopaki nie płaczą i w 2001 był Poranek Kojota. No i potem reszta cała, ale to był przełom generalnie. Czyli Millennium wtedy następował. To jest tak, że kręcąc ten film, chyba najbardziej kultowy, Chłopaki nie płaczą chociażby, gdzie była dla mnie najtrudniejsza rola w zasadzie, bo musiałem kompletnie kogo innego grać niż jestem w rzeczywistości. Myślę, że żaden z nas i przede wszystkim Olaf również nie brał pod uwagę, że kiedyś to może być kultowe kino, tylko po prostu, żeby zrobić dobrą komedię, której nie było od dosyć dawna. Owszem, killerzy byli, ale to jeszcze troszeczkę inne kino. U nas jeszcze większa abstrakcja się pojawiła. I kiedy się staje kultowe, tak? Dlaczego to się stało kultowe? W momencie, kiedy robisz coś, co wykracza poza pewne normy ogólnie przyjęte, w danej materii. Tu akurat no, w kinie różne zachowania, których do tej pory u nas nie było, które są lekką abstrakcją, w oparach absurdu lekko. I to kino gdzieś znalazło swoich odbiorców, niszowe kino, bo to jest niszowe kino. Znalazło swoich odbiorców na tyle, że no, ja, mnie to bardzo raduje, że nasze poczucie humoru, nasz czarny humor, my uwielbiamy Monty Pythona, a ten abstrakcyjny, to wszystko i to się jakby przełożyło na nasze filmy. I okazało się, że tak szeroka rzesza jest oglądających, że no, przechodzi to z pokolenia na pokolenie. Rodzice pokazywali to swoim dzieciom, teraz już ta młodzież starsza, czyli tak powiedzmy taka jak ja, przekazuje jeszcze innym. No wiem, że teraz... Trzecia dekada. Wiem, że teraz tak, już chyba trzecia dekada jest, jakoś tak się złożyło. I faktycznie po filmach Barei, to te filmy stały się kultowe i to też trzeba było czekać około 20 lat. No bo to film musi się uleżeć i myślę, że ilość oglądalności, a przede wszystkim przekłada się to na to, że teraz robią jakieś wypracowania na ten temat, że wiem, że młodzież cytuje naszymi tekstami po prostu jak z rękawa. Ja nie pamiętam tych tekstów. Ja mam wrażenie, że te filmy, one wpisały się w kulturę. No tak, wpisały się w pewnym sensie i do języka potocznego jest to używane wszem i wobec. No cóż, mnie to raduje, ale faktycznie no, jest to zupełnie co innego niż kultowe dzieło malarza, tak? Niż kultowe dzieło filmu moralnego niepokoju albo takiego niosącego bardzo wysokie wartości. Tu akurat komedia gangsterska. No, sensacyjna, dokładnie. No, sensacyjna, ale o zabarwieniu gangsterskim. I takąż też teraz właśnie ja będę robił. Pojawiasz się i występujesz cały czas na rozmaitych scenach przez teatralne, musicalowe, filmowe. Czy jest jakaś różnica pomiędzy poszczególnymi z nich? Czy po prostu aktorstwo to jest aktorstwo, rzemiosło, twardo zdefiniowane? Aktorstwo jest rzemiosłem na pewno, twardo zdefiniowanym, ale które ma bardzo szerokie widełki. Dlatego, że zależy kto jak do tego podchodzi. Przede wszystkim według mnie aktorstwa nie da się w sobie wymyślić. Z tym się człowiek rodzi.
tak naprawdę. I z tym powołaniem bycia aktorem, artystą, wokalistą, rzeźbiarzem, malarzem, to wzrasta razem z genami, z człowiekiem, i jeżeli on to w sobie rozbudza coraz bardziej i nie przeszkadzają mu w tym najbliżsi rodzice, otoczenie, no to ma szansę zostać artystą. I w tym momencie... jakie było pytanie? Cię rozgadałem tutaj, w dywagację poszedłem. O rzemiosło, no właśnie, i to rzemiosło. I później, to poszła dygresja, w każdym razie... rzemiosło. To jest rzemiosło, natomiast ono musi być pasją i ono musi być narzędziem, którym się wyrabia własną osobowość sceniczną, za każdym razem inną, gdzie się naprawdę człowiek zagłębia w daną rolę. To jest rzemiosło, ale ono wymaga wiecznej pracy nad sobą. To nie tak, że ja zrobię dyplom i już jestem świetny, fantastyczny i dziękuję bardzo i chylcie się narody. Absolutnie. To jest wieczna praca nad sobą i nie ma aktorów idealnych, są tylko mniej zdolni lub bardziej zdolni, albo z większą charyzmą, albo mniejszą, z tą iskrą bożą lub mniejszą, z wiskomiką, wismimiką lub bez niej bardziej. Ci się właśnie bardziej nadają do komedii, do ról komediowych, które ponoć są najtrudniejsze. No ja mam dyplom aktora dramatycznego, a gram w komediach. No, takie fizis, bo widocznie i mam taką głowę, tak się życie podeszło. W teatrze też gram od kilkunastu lat, to są farsy i komedie póki co. Zobaczymy, czy któryś reżyser będzie miał tyle odwagi, żeby mnie obsadzić w dramatycznej roli, chociaż ja jestem gotów ja jestem na każde wyzwanie. Chociaż w teatrze grasz również dramatyczne. Niektóre są połowiczne. Jest różnica między farsą a komedią, tak? Farsa jest stricte taka, że się nadgrywa, robi więcej trochę, natomiast komedia raczej jest jeden do jednego, czyli nie nadgrywamy bardzo, tylko jesteśmy praktycznie jak w życiu, naturalnie, jak najnaturalniej to powinno wyglądać, a z samej akcji, z żartów sytuacyjnych wynika to, że to jest komedia, tak? I faktycznie w spektaklu Klub Mężusiów to mam rolę, która jest pozornie komediowa, ale ma ukryty dramat w środku. Każdy może zdubać sobie też w interpretacji. No tak, to jest właśnie to rzemiosło, to jest piękne właśnie, jest to dłubanie. Ja bym to do tego porównał, że tak jak coś tworzymy i to jest fantastyczne w tym zawodzie, że często sami siebie zaskakujemy, że nie wiemy, co my z tego wydłubiemy tak naprawdę. Mamy do ociosania z drzewa coś i co z tego wyjdzie, albo dostajemy glinę, albo dostajemy właśnie coś do lepienia i z tego, i co my z tego tak do końca zrobimy, jaki charakter temu do końca nadamy, tak naprawdę to się tworzy praktycznie już w momencie, jak się wchodzi na scenę albo przed kamerę i się... No oczywiście reżyser ma ogromną rolę, który z siebie może zrobić naprawdę, z drewna może wycisnąć, z tak zwanego, cudzysłowie, kolokwialnie mówiąc, z drewnianego aktora może wycisnąć... Pinokia. No, ale kawał roli, tak? I okazać się, że pomógł na tyle aktorowi, że nagle mu się jeszcze jedna lampka zapaliła i to mu może pomagać w następnych rolach. Także to jest na pewno rzemiosło, ale fantastyczne, jeżeli się do niego podchodzi z pasją, radością i się kocha to, co się lubi. Wyróżnia się różne reguły, metody sztuki aktorskiej. Jest metoda Stanisławskiego, która polega na tym, że aktor kompletnie oddaje swój organizm i wręcz utożsamia się z postacią, którą gra. Jest, tak, to też niebezpieczne jest metoda. Jest metoda Meyerholda, która mówi, że aktor gra przed publicznością i wobec niej. Postać, którą odgrywa aktor. I jaki ma wpływ na aktora prywatnie, schodząc z sceny? Olbrzymi. Artyści charakteryzują się tym, że mają nadwrażliwość. Mamy ją. Ja ją posiadam faktycznie. I dzięki niej i przez nią mam dwie strony medalu, bo to jest i zmora czasem, no i olbrzymia wartość czasem, która daje jakby to lekkie fruwanie nad ziemią i tą myśl twórczą i pracę nad sobą w trochę innym wymiarze, tak bym to powiedział. Natomiast
zagłębianie się w rolę. Ja nie mam tych ról takich strasznie grających potwornie na emocjach. Na razie nie było ich, mam nadzieję, że one są przede mną, ale aktorzy, którzy się oddają, muszą zagrać, najdalej, ale muszą zagrać psychicznie chorych, muszą zagrać morderców, oprawców, takie totalnie skomplikowane, psychologiczne postacie, które faktycznie wymagają wejścia w zupełnie tak w skórę, że często aktorzy się przygotowują, siedzą na przykład w zakładach zamkniętych, psychiatrykach, żeby obserwować innych. To naprawdę ma bardzo duże znaczenie, oni potem muszą długo odreagowywać. De Niro, który jest takim przykładem, który musiał przytyć do wściekłego byka 30 kg, który się w taksówkarzu podobno gdzieś postrzelił, żeby być wiarygodnym nawet do tego stopnia. No to są takie poświęcenia, które się w głowie nie mieszczą. Byłbyś zdolny do takich poświęceń? Myślę, że do pewnego stopnia na pewno jestem gotów nawet. Może nie, żeby się aż postrzelić, ale myślę, że jestem do różnych tak poświęceń zdolny, jeżeli byłaby to rola warta tego. Natomiast też trzeba brać pod uwagę, że jeżeli ja gram na przykład w 4 spektaklach, obecnie na przykład, no to ja się nie mogę zgolić nagle na łyso, bo ja nie będę pasował totalnie do spektakli, których gram, których i tak muszę grać, bo nagle nie powiem, że nie gram. I są tego rodzaju jakieś niuanse, no ale za to można tam przykleić, coś zrobić, są różne patenty w tej chwili. Natomiast to jest tylko prysz charakteryzacyjny, ale jeżeli chodzi o wewnętrzną osobowość, to ma wpływ i na aktora, i na widzów, którzy odbierając nasze zachowania na ekranie, oni potem czerpią z tego wzorce często, no i to się przenosi i to też ma różne odzwierciedlenia potem w rzeczywistości. Aktor w pewnym sensie zakłada maskę. Schodząc z sceny masz cały czas jakąś maskę. Nie nawiązując do twojego klubu. Nie, no schodzę. No właśnie klub mój, Maska, były klub, bo już odpuściłem. Właśnie klub Maska nazwałem Maska, dlatego że tam chodziło mi o to, żeby wszyscy, którzy wchodzą do mojego klubu, zdejmowali maski codzienności, smutków, zmartwień i tam przywdziewali nową maskę, nowy format maski, żeby czerpać tą zabawę, radość z tego miejsca i z ludzi, którzy tam przychodzą i z atmosfery, z klimatu. Natomiast udało się. Natomiast bardzo się cieszę, dziękuję, że tak mówisz, znaczy, że coś do ciebie dotarło. Okay. W każdym razie bardzo wcześnie, ale dotarło. Natomiast ja prywatnie nie potrafię mieć maski. Ja jestem za otwarty, za empatyczny, za prawdziwy, za emocjonalny przede wszystkim. U mnie wszystko widać od razu. Ja jestem typ ekstrawertyka, choleryka, 2 w jednym mam, ale choleryk to jest w psychologii, to jest taki dobry typ, dlatego że ja się szybko wkurzę i szybko to z siebie wyrzucam i szybko mogę również przeprosić, tak, a nie tłamszę to w sobie, to że się szybko wkurzam, tylko że jeżeli się wkurzam, to widać, że się wkurzam, bo emocje we mnie chodzą. I na scenie ja muszę być kompletnie pozbawiony tego, mojego prywatnego, mojej prywatnej, nie maski, bo to nie jest maska, mojego życia prywatnego. Wchodzę zupełnie inną osobą i nawet jak ktoś mnie, są sytuacje takie, szczególnie na deskach teatru, gdzie jest tu i teraz. I ktoś może zrobić coś takiego, że cię wścieknie, bo zrobić zupełnie 3 wrót na wywrót. Zdarzają się takie sytuacje. No nie możesz tego po sobie pokazać, musisz być w roli i w roli zareagować w to, a nie prywatnie. Jak wychodzi prywata, no to wychodzi amatorstwo. No i przede wszystkim rutyna też jest wrogiem aktorstwa. Czyli wejście na scenę po raz setny i myślenie o tym, że się wchodzi na scenę po raz setny. To jest kompletne. Ja wchodzę na scenę zawsze po raz pierwszy. Fascynuje mnie ta zdolność psychologiczna aktora, która wyzbywa się zupełnie prywaty w pewnym punkcie. No najdramatyczniejsze to jest w takich momentach, jak na przykład odejście bliskiej osoby i tego dnia trzeba zagrać, szczególnie komedię. Mi się to zdarzyło. Mm-hmm. I muszę być poza tym, chociaż parę minut wcześniej za kulisami mogłem ocierać łzy. Chłopaki nie płaczą, ale nie zawsze. Jaki jest według ciebie najlepszy miernik sukcesu? Dzisiaj ilość kliknięć na portalach. To tak oczywiście spłycając, tak? Ale wiesz, że mówię prawdę.
Boli mnie to. No każdego boli chyba, to, że to jest ilość to kliknięć tam, tak, tak, wchodzenie. Tak, tak. No co, i followersi ciebie, i tak dalej. Nie, nie, dla mnie wyznacznikiem. Ja myślę, że przejście do pewnego rodzaju takiej ikonowości, jakiejś tej właśnie kultowości w postrzeganiu innych. Byłbyś w stanie jeszcze wskazać pewne różnice? Różnice między teatrem a filmem, tak. Dla aktora, które są odczuwane. No różnice, no to oczywiście różnice między teatrem a filmem są dla mnie jasne, oczywiste i tu jest bezpośredni kontakt z publicznością, fluidy oddaje się i się pobiera. Mm. To uskrzydla lub też czasem jak publiczność jest przyczajona albo nie za bardzo rozumie daną sekwencję sceniczną, no to też się człowiek lekko może spiąć na tej scenie, może się czuć dziwnie, że kurczę, może coś źle gramy albo coś jest nie halo, czy komuś coś może wystaje, jak przeróżnie bywa. Natomiast... Jest to większa sztuka według ciebie? Właśnie gra, ta żywa gra na no jest, bo to jest tu i teraz i nie ma powrotu. Już się powiedziało, już się zagrało, już się zrobiło coś i to już widz raz zarejestrował i koniec, to już poszło i zostaje w pamięci. Czyli jakim cię widzą, takim cię piszą i nie ma zlituj. Natomiast kamera, no to są duble, ale tutaj z kolei jest trudność, to Alec Baldwin kiedyś stwierdził i tu zacytuję, że największą trudnością według niego oczywiście aktora filmowego jest umiejętność wywołania tych samych emocji, nie wiem, w ciągu 5-10 dubli. I to faktycznie, bo jeżeli grasz rozpacz, grasz scenę jakąś totalnie emocjonalną, czy w tę stronę, w którąkolwiek, ale jakoś i trudną, no to i na przykład przeleciał ci samolot, no i a zagrałeś świetnie i musisz drugi raz, jesteś wściekła, bo wiesz, że dobrze zagrałaś drugi raz, może być nie halo, troszeczkę, coś się zmienia. Są niuansiki, które... Ja miałem taką sytuację, jak mnie zakopali w trumnie. W poranku kojota. To jest właśnie między innymi taka sytuacja, jak mnie zakopali. Ale przeżyłeś. Cudem przeżyłem, osiwiałem, przeżyłem i jak i była scena naprawdę była, no ja byłem z niej bardzo zadowolony, wszyscy byli zadowoleni, po czym okazuje się, że właśnie coś przeleciało, coś przejechało gdzieś tam i jest głos do bani. W jednym malutkiej gdzieś tam momencie. Tak. I musimy robić i nie tego samego dnia, tylko już tam parę dni później i jeszcze raz to samo. I teraz znowu nabudować to, co miało się parę dni temu i ten, gdzie dało się z siebie naprawdę, bo to jest taki błysk i ten błysk właśnie powtórzyć, to jest największa trudność i faktycznie to ja to potwierdzam całym sobą, to nie jest hop-siup, tym bardziej, bo są różne dni, tak, człowiek się lepiej czuje, gorzej, ma też mentalnie, tu mówię, musi zapominać o swoim życiu prywatnym, ale jednocześnie to nie jest tak hop-siup, to nie jest proste, dlatego nas to tyle kosztuje, dlatego stresogenny jest bardzo ten zawód. Ten zawód i bardzo wymagający. I trudny, i ciężki, naprawdę. Ludzie sobie z tego nie zdają sprawy. Ile razy ja się spotykałem ze zdaniami, no co wy tam poskaczecie sobie po tej scenie, pofikacie, pośmiejecie się. Ja mówię, to proszę, pójdź, poskacz i pośpiewaj i naucz się roli. A może. I tak się zaczynają się dopiero wtedy zastanawiać, że może jest inaczej. Takich krytyków nie słuchamy. Jakiś przekaz? Masz przekaz, który byś zaadresował do następnych pokoleń? Coś, co byś zostawił mam przekaz sobie? Taki, nie mam żegnamy taki, się. Mam taki przekaz, że jeżeli czują w sobie powołanie odgórne i mają, że mają sobie iskrę Bożą, to się czuję. To ja od małego miałem 3 latka, już deklamowałem, chowałem się za firankę, deklamowałem wierszyki, śpiewałem, tańczyłem, czekałem na oklaski. Po prostu, jeżeli ktoś to czuje, ktoś to ma, czy do instrumentów, do śpiewania, do jakąkolwiek zacięcie, jakiekolwiek artystyczne, to nie wypleniać tego z siebie, tylko iść i tutaj rada dla rodziców. Jeżeli, żebyście nie zmuszali, że ma być lekarzem, że ma być adwokatem, jak ma takie powołanie, bo potem będzie nieszczęśliwe to takie dziecko po prostu, które już zacznie dojrzewać i mając lat 20, powie, kurczę, przecież ja powinienem to, a nie studiować teraz to, czy lat 30. No, że, no. Więc ja miałem to szczęście, że rodzice mi nie zabraniali nic, tylko raczej mi pomagali, widzieli tą moją pasję od dziecka i mnie w tym wspierali i tego życzę wszystkim. I cóż, i trzymajcie za mnie kciuki, bo tym razem mam nadzieję, że
film, który ja robię jako producent, jako współreżyser, jako współscenarzysta, no właśnie, grając tam, słów, grając tam również jedną z głównych ról. Mam nadzieję, że i ta komedia sensacyjna, gangsterska, przypadnie, przypadnie wam do gustu, no bo to jest ten nasz klimat chłopaków. To jest nasz klimat. Klimat chłopaków, tak powiem krótko, lekko po parach absurdu, abstrakcji, no i z naszym, mam nadzieję, tekstami, które przejdą dalej do pokoleń. Bardzo ci dziękuję, Michał, za fantastyczną rozmowę. Mam nadzieję, że będzie stanowiła... Radość po mojej stronie, madam. Inspiracją. Dziękuję. Dzięki.